4 czerwca na hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy zakończył się trwający 2 lata program edukacyjny Picasso, w którym uczestniczyły 4 kraje partnerskie. Impreza przebiegała pod nazwą Mini Euro 2012. W projekcie brały udział 4 kraje partnerskie. Kraje to Turcja, Hiszpania, Węgry i Polska. Współpracowaliśmy, wymienialiśmy swoje poglądy na temat działań pedagogicznych. Na pierwszym spotkaniu tutaj w Polsce ustaliliśmy 12 tematów, wokół których nasza współpraca miała się, że tak powiem kolokwialnie, obracać. I wymienialiśmy naszą realizację. Uczyliśmy się od kolegów i koleżanek z Hiszpanii, z Węgier i z Turcji, z tych krajów zaprzyjaźnionych. Dzisiaj jest to nasze ostatnie spotkanie wspólne. Bawiliśmy się, przygotowaliśmy mini euro. Każdy kraj miał swoje przysłowiowe 5 minut na antenie. Połączyliśmy się z Turcją i z Hiszpanią na żywo. Łącza może nie były idealne, ale niemniej jednak chyba to jest wrażenie dla nas, że gdzieś tam ze świata, tu w Małej Nidzicy, możemy nawiązać takie kontakty. Udział w uwieńczeniu projektu wzięli uczniowie wszystkich szkół z gminy Nidzica, które reprezentowały poszczególne kraje w rozgrywanych mistrzostwach. Na nidzickim Euro zatriumfowała Hiszpania. Pierwsze miejsce zdobyła Hiszpania. Drużyna hiszpańska była reprezentowana przez uczniów z zespołu szkół numer 1. Kibice z tej szkoły byli bardzo fajnie przygotowani, dopingowali, no chyba najlepiej, bo drużyna wygrała. Drugie miejsce zajęła Turcja. Trzecie miejsce zajęły Węgry. No i my jako gospodarze zajęliśmy ostatnie 4. miejsce. Niemniej jednak wszystkie drużyny naprawdę stanęły na wysokości zadania i kibice również. Dziękujemy serdecznie wszystkim szkołom za przybycie i za wspólną zabawę. Jak na Euro przystało, nie mogło zabraknąć hymnu i całej oprawy godnej prawdziwych mistrzostw Europy.